Cześć! Czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może piekarz to odpowiedni zawód do ciebie. Piekarz wykonuje czynności związane z wytwarzaniem pieczywa. Do podstawowych zadań piekarza należą ocena surowców potrzebnych do produkcji pieczywa, a także wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa. Wypiekanie ciast w różnych typach pieców to również jedno z podstawowych zadań piekarza. Asystuję przy produkcji bułek, uczę się pilnie, a bułki formuje ze mną Jarek z Ernestem. Oni robią to na co dzień i są fachowcami w tym, co robią. Na jedną przeze mnie sformowaną bułkę oni formują 4. Ale cóż, każdy kiedyś się uczył. Bo któż z nas nie lubi rano sobie zjeść pysznej bułeczki na śniadanko? Tu, jak widać, w tym momencie maszyna do mieszania miesza nam ciasto i z tego ciasta za chwilę będziemy robić pyszne bułeczki. Każdy dobry piekarz musi mieć dobry smak i węch. Jak widzicie, praca piekarza wcale nie jest taka łatwa. Aktualnie znajduję się przy wagodzielarce. To jest maszyna, która dzieli ciasto na kęsy. Sprawdzam wagę, czy się zgadza i przekazuję ciasto dalej. Uformowane kęsy są wrzucane do zaokrąglarki stożkowej, która formuje te kęsy w takich oto ładnych, kształtnych kawałkach. Ciasto taśmociągiem transportowane w garowniku podsufitowym. To odgarowane ciasto następnie jest transportowane do wydłużarki walcowej. I następnie tak uformowane ciasto wyjmuję z wydłużarki i odkładam, jak widzicie tutaj. Pod okiem Jarka formuję ciasto na chlebek. Jeszcze tylko kilka tysięcy takich kęsów uformuję i będę mógł się czuć jak prawdziwy fachowiec. Jarkowi to świetnie wychodzi, mi to na razie wychodzi prawie świetnie, ale nie przejmujcie się, do końca zmiany pewnie wyjdzie całkiem nieźle. Właśnie wziąłem się za produkcję bułek. Smaluję olejem, bo olej nadaje bułce blask. Bardzo ważna jest czystość w zawodzie piekarza, więc każdy piekarz dobry w swoim fachu dba o nienaganną czystość swojego stanowiska pracy. To jest maszyna, która formuje bułki. I spójrzcie, jakie piękne kolejne 30 sztuk. Uformowane m.in. przeze mnie bułki jadą do chłodni. I w tym momencie gotowe, uformowane, wygarowane chlebki wkładamy do pieca. Jeden z końcowych etapów pracy w piekarni to krojenie i pakowanie chlebka. Jeżeli lubisz krojony, kupujesz krojony, jeżeli nie, kupujesz niekrojony, kroisz sobie w domu, bo jak wiadomo, bez chleba żyć się nie da. Gotowe bułeczki, które wyjechały z pieca. Pełnoziarniste, z serem, tutaj pizzę poniżej, tutaj chleb jakiś taki właśnie a la pizza. Same przepyszne rzeczy. No i jak to cudownie pachnie. I to wszystko na dzisiaj, co bym miał wam do przekazania w zawodzie piekarz. Jest to praca średnio ciężka fizycznie. A jeżeli zawód piekarza nie przypadł ci do gustu, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i znajdź zawód odpowiedni do siebie. Cześć!